łopatce, rośniesz i dosłownie tylko muśniesz sierść i ona już zaczyna wzrastać. Głowa bardziej w twoją stronę. Dobra. No właśnie. Głowa po to, że przy siedzeniu na koniu później dokładnie robimy ten sam sygnał wodzami. Odchylamy wodę zewnętrzną, dotykając do szyi. A wewnętrzna sobie zwisa swobodnie i przykładamy zewnętrzną. Może... Jakirus, zawalisz się, jak na ciebie siądę? Ostatnio się zawaliła. Nie, stoi. Nie, nie stoi? Wgięła się. Magia! Pan, który biega 70 na godzinę z człowiekiem. I zobacz, teraz ja sobie, tak żebyście, jak wy to zrobić, żebyście wy lepiej widzieli, to sobie przerzucam, ej, stój. Przerzucam sobie uwiąz, przerzucam ciężarcie, ale do przodu, czyli kazałem i ruszyć. Nie pozostaje mi nic innego, tylko ją pochwać. Czyli zobaczcie, odchylam lekko jej głowę w tą stronę, cofam łydkę, hej, nie maszeruj nigdzie. I cofam łydkę. Cyk. I jest bardzo proste ćwiczenie do zwrotu. Z ziemi, prosto. Drugą stronę. Hej. Leciusieńko odchylam głowę w tą stronę. Nie chcę ze mną się pracować. Hamujący dosiad. Cofam łydkę. Dosłownie leciusieńko. Widzicie, tylko dotykam sierści. No już. Może tak, chodzi. Teraz jestem bąk. Dobry koń. Doskonały. Bardzo ładne ćwiczenie. Proszę. A to ona się umie kłaść? Nauczyła się? Wiesz co, nie, ona ma, znaczy, po prostu mam wrażenie, że się nauczyła kłaść po prostu. Jest, bo to jest koń, który swobodnie wytrzymuje ogromne ciężary. No tak, a naprawdę jest wybitnie szybka, jest niesamowicie szybka. Także ma konstrukcję bardzo wytrzymałą, a to nagle, wiesz, parę dni temu było tak, że ja coś chciałem pokazać, ona jeb na brzuch, a ludzie, ale naturalista.